Pomału przechodzę w ten, w transformację. Małą metamorfozę przechodzisz, widzę. Tak, pomału. Stopniowo. Pomału wracam. Już. Już dwa palce są. Można powiedzieć jedna noga. Nie, za dużo. Za dużo. Dwa palce już są na powrocie, także jest dobrze. Ale przynajmniej te dwa większe palce. No. No to dobrze. Jak się czujesz w nowej fryzurze? Znaczy w nowej starej? A jak normalnie. Trochę lepiej jedynie to, że nie lecą na włosy, na oczy. No, już mnie też to zaczynało denerwować. Bo spadały mi na oczy, nie? I wiesz. No, a tak w ogóle widzisz. Popołudnie. Jak dnia każdego. No ale idziemy teraz do Aldiego, mówiłeś. Jakiś tam bon masz do wykorzystania? Idziemy. Spokojnie. Wszystko jest zaplanowane, wszystko jest tak, jak powinno być. No to może zdradzić trochę tych swoich planów. No idziemy po drodze. Albo teraz zajdzie po buty i po drodze do Aldiego, albo z powrotem. No zobaczymy, bo Aldiego mamy aż tam. A buty mamy tu. No to najpierw chyba po buty idziemy, no nie? No to mówię. Będzie można zrobić tak, pójdę, zobaczę buty. Wyjdziemy, pójdziemy do Aldiego. W czasie drogi się namyślę, czy je wziąć, czy nie. Aha. Czyli nie jesteś zdecydowany jeszcze na te buty? Nie, że nie jestem. Jestem zdecydowany, tylko chodzi o to, żeby były takie, jak powinny być. No ale patrzyłeś ostatnio, przymierzałeś i co? Nie przymierzałem właśnie, tylko żebym zerknął. Że mogłyby być dobre? Że mogłyby być dobre, bo są na rzepy, gdzie rzepę odpinasz i jest duży ten, obwód. Tak, duży obwód, no. Dokładnie. I dlatego chcę iść zobaczyć, czy są. Jak będą, to wezmę, a jak nie będzie, to wezmę takie buty, gdzie sobie wieczorem siądę, wszyję sobie gumkę. No my chcieliśmy te ortopedyczne przerobić, absolutnie, ale tam zawoska była po prostu podeszła. Dlatego, nie? Że tamte buty się nie nadają w ogóle do niczego. Za wąskie, bo po prostu. Cały przód jest tak wąski, że nie ma co cudować z nimi. A muszę już ten, bo naprawdę już rozlatują się do reszty. A druga rzecz jest taka, że to wszystko, wiesz, zostaje na tym bucie, wysycha. I wiesz, i to niemiłe, no, niemiły zapach, jak ciepło. W takiej temperaturze to się odparza to wszystko w tym bucie. Mimo, że... A jednak to powinno oddychać. Mimo to, że noga jest okej, wszystko jest okej, zrobiona. Nic nie czuć, to i tak czuć, bo but, nie? No to bardziej chodzi o warunki po prostu. Ile te buty mają w sobie ropy tego wszystkiego, to szkoda gadać. No właśnie, takie sandałki jak założysz, to będzie ci się lepiej nawet chodzić, Tomek, bo ten jeden but to tak pewnie waży. Dwa razy już się operałem. Dwa razy je prałem. Przejdziemy. To czemu my tak dziwnie jak wyszliśmy? Dlatego, że tam jest słońce, wiesz? A nie chciałem mi słońce, mnie głowa boli. Okej, to teraz się właśnie tak zastanawiałem. Dlaczego? I wiesz. I dlatego. Oj, mówię. I zobaczymy, jak to będzie. Ale ciepło jest, jak... Nad jeziorko by pojechał. Dzisiaj jest tak przyjemnie, jest fajnie. Nad jeziorko by się pojechał, poleżał. A tam fajnie, gdzie byliśmy, nie? Fajnie. Bo blisko plaża, można posiedzieć. No. No fajne miejsce, fajne. Tam właśnie. Ale jeszcze tam pojedziemy, kiedy? I łódkę weźmiemy.
Ale to na te inne jezioro, co mówiłeś. Tam, to tam jest te jezioro, tylko że będziemy musieli od przodu wjechać. Okej. Dużo bliżej. I sobie łódkę wynajmiemy, ja już nie pamiętam, ile płaciliśmy. Wejdziemy tutaj, ja tu zobaczę, tu są buty, może tu coś zerknę. Dasz radę niżej kamerę mieć, żeby to nie widzieli, że to ty nagrywasz ich, tylko mnie. No raczej. To weź, postaraj się tak zrobić. Czy po prostu nikt nie myślał, że ten... Że kogoś tutaj nagrywamy. Że kogoś. Tak. Próbujesz. Masz fajne spodnie, to ponagrywam trochę twoje spodnie. A ja chcę zerknąć. Może znajdziemy jakieś tutaj, skoro to są same buty, to może znajdziemy jakie. Halo. Dobro. Wiesz? A może i będą buty duże. Bo widzisz, tak jak tak jest takim tym, nie? To one się rozchodzą. Wiesz, o co chodzi? No wiem, ja ci pokazywałem te. A ja też patrzę na to, że pogoda, deszcze. W kapciu ja nie ujdę, jak będą deszcze, nie? Wiesz, o co chodzi? No tak. Ty jednak musisz mieć zasłonione to. Dlatego wiesz, chodzę, rozglądam się, patrzę, ale nie wiem. Tam były te, były kapcie, a tutaj są, dobra. Już zerkamy. Już sobie zerkamy. A to klapki. 43. Lepiej takie, żeby były. Mogą być i klapki. Mogą być i klapki. Klapki takie czy sandały, mi się zdaje, że to nie ma różnicy. Moja różnica jest taka, żeby ta rzecz mi na mnie pasowała. O to mi chodzi, naprawdę. Mhm. Wiem, o co chodzi. Jak ja będę patrzał jakie, to ja nie dostanę, to ja nigdy nie będę miał. Te kroksy jakby były. Zaraz dojdzie do tego, że naprawdę będę chodził na boso. A jak dojdzie do tego, że będę chodził na boso... Tamte jakby były większe, by były dobre, co? Poczekaj, patrzę jedne. A tam są takie wielachny, ty? Nie. Nie, ja myślę, że za małe. Tomek, a weź te kroksy, zobacz. Które? No te takie wielachny. Ja nie wiem, o których ty butach mówisz. Te kroksy. Te? No. Za małe, nie? Oczywiście, że są za małe. Jakby były większe rozmiarem. Proszę ciebie. Bo one są takie luźne, takie właśnie, wiesz... Zobacz, chodzi tu o to, Romek. O wysokość podbicia. Nie, o żadna wysokość, chodzi o szerokość. Rozumiesz? No, rozumiem. Wiem, bo szukałem i też nie mogłem znaleźć. A tamte kapcie? Poczekaj, bo ty mnie motasz, a ja tu patrzę, z takich patrzę, tylko rozmiary szukam duże. 3. Zauważam tak, jakbyś niezadowolony był. To ty masz być zadowolony, nie ja. Gdzie one są? Tu jest taki kapeć, jaki to jest rozmiar? 4,6. Większego nie będzie, nie? 4. Ten 4,6. Ten jest 4,6. Wiesz, o co mi chodzi? Żeby nikt nie widział, że ja chcę go przymierzyć. Mhm. Ten jest taki 4,6. A nie będzie chyba większych, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Oj Boże. Widzisz? Nawet ten jest szeroki i nie wchodzi. No jest szeroki, tak patrzyłem na niego. 4,6. Nie ma, tutaj nie ma. Idziemy. Idziemy tam, gdzie ja widziałem te sandały, chodź. Kurczę, no. No jest problem. Cholera. Jest problem i naprawdę. Tam też jest. Widziałem właśnie takie sandały, widziałem. No, ale to jest mała regulacja, nie?
Romek, tak bo jest rozmiar mały. Trzeba znaleźć buta numer 46 i jest większa regulacja. Rozumiesz mnie teraz? No nie wiem. Już widzisz teraz? Ale to nie jest ten but. To jest zupełnie inny. Wygonię cię do domu. Zobaczysz, wygonię cię za chwilę, nie? Zobacz, wygonię cię. Zrobił się na Jokeza i fika. To nie chodzi o to. Romek, ja patrzę, każde, byle jakie buty, które wejdą na mnie. Czy to jest sandał, czy to jest kapeć, to mi jest bez różnicy, abym miał go, rozumiesz? Mhm. O to mi chodzi. Możesz... Słuchaj. No. Pokażę ci coś. Jest coś takiego, zobacz. Musiałbym zrobić tak. Tak, tak. To szyć, nie? No to tam jest koło ciebie szef. Posłuchaj mnie. To szyć i byłyby dobre. Ale... Pójdziemy tam. Tutaj one są 30, a tam są 10 takie same. Mhm. Ale tam koło ciebie jest szewc, widziałem. Ja sam sobie to mogę zrobić, Romku. No ale szewc ci zrobi porządnie. Dobrze. Idziesz? No idę. Chodź, idziemy. Słuchaj. No. Jeszcze jedno ci powiem. Mów. Ja spróbuję znaleźć jakieś kapcie. No. Jakby ta objętość była za mała, a można by było to z nimi zrobić inaczej, jakoś przerobić, nie? No. To można wejść do szewca, powiedzieć mu, jaki jest problem, o co chodzi i jaką by widział zrobić tego buta. Rozumiesz? No tak. Takie coś mi chodzi. Obniż kamerę, żeby nie przyczaili i nie przyszli po mnie, bo mam werbotę. Idziemy na dół. Tomek, już cię namierzyli. Abym zdążył do nich iść tylko. Jesteś tu? Jestem. Ja jestem. Są, ale małe, widzisz? No. No nie, to malutkie są. No mówię, są, ale małe. Okej. Okay. Idziemy dalej, chodź. Nic nie poradzę. Poczekaj, chcę zobaczyć tu na ciuchy. Jak już mogłem tu wejść? Tak? No ale te panie przy kasie od razu pokazywały na ciebie palcem. Okej, okej. Ale jak już mogłem wejść... To już mogłem wejść. Pieniędzy nie mam. Bida jak chuj. No,
Idź pan w chuj, jak mnie to denerwuje. Człowieku, normalnie by mnie szlak trafił. Wiesz? Dobra, idziemy. Kurwa. Przepraszam. Ale zdenerwowany. Zdenerwowałem się. Czekaj, bo to nie te schody. Zdenerwowałem się. Kiedyś nie miałem czegoś takiego. To teraz tak ci powiem, od niecałego miesiąca takie przyszły różne rzeczy, które naprawdę prowadzą do wszystkiego, do tego, żeby zejść tam, gdzie jestem. Rozumiesz? No trochę rozumiem, ale trochę nie. Czemu nie? Dlaczego nie? Bo nie wiem, gdzie ty chcesz zejść. Gdzie chcę zejść? Tak, nie, tego nie rozumiem. Chcę zejść na ziemię. No to czas najwyższy. Widzisz, żeby to było można, to już teraz, w tym momencie, naprawdę, nie? Mhm. Bym tutaj zostawił plecak, wsiadł samochód, wracamy. Nic no. Nie zrobimy. Nic nie zrobimy. Nie, no jest problem, bo... Ja będę musiał w sobotę pojechać na rynek. Na ten... No na to masz za dwa dni masz sobotę. Na ten, na... Leopoldplatz. Tam podejrzewam, że dostanę. A jak nie, to tak jak mówię, będę musiał kupić, zobacz. Będę musiał kupić... Gdzie one? No, z takich, ale tych innych. I ewentualnie przeciąć na pół, nie? I jakąś gumkę. I dwie gumki wstawić grubsze. No, to nawet tutaj mówię ci, koło ciebie jest ten. Tylko, że one muszą być naprawdę duże. Myślałem o tych, co bym teraz sprawdzał, te, co ty mówiłeś. Te gumowe, te, nie? Mhm. Filcoki, nie? No. To nic nie da, bo jak rozetnę, to i tak nic nie da, bo jest przód zabudowany, nie? Ale to można by przód... Jeżeli podeszwa by była na tyle szeroka, to ten przód by można było jakoś tam wyciąć. Ja myślę, że szef by sobie z tym poradził. Nic nie zrobić. Nie. To lepiej wziąć, tak jak mówię, kupić takie i w tych zrobić. Naprawdę. Bo już bym myślał nad tym, ale to nie. Ludzie krzyczą do ciebie. No witają się, no słyszałem. Nie witają, nie tylko krzyczę, żebyś uważał, patrzał. I wiesz. Ale wiesz, że ja mam ten, jeszcze trzecie oko. No ty tak widzę, bo z Jackiem jak chodziłem na przykład, to o panie kochany. Tylko tak naprawdę ci powiem, z Jackiem chodząc, nagrywając, naprawdę trzeba uważać, żebyś zębów nie stracił. No. Dlaczego? No bo jest taki, że mówisz mu, nie nagrywaj, opuść to. To robi wszystko tak, żeby nagrać. No mówię ci, raz na tym. Rano na... Zapomniałem, jak ta stacja się nazywa, żeśmy jechali. No mniejsza o to. No uwierz mi... Pół minuty później bym schodził na uban ze schodów i Jacek by już leżał pobity na dole. Nie? Co do takich rzeczy, to naprawdę był niedobry, nie? Niedobry był. Czy w ubanie, czy ten. Naprawdę. Ile ja sobie problemów narobiłem tutaj przez niego, przez te kręcenie. Oni tego nie przychodzili, nie mówili. Oni przyszli pod wieczór. Przychodzili ludzie, ci, którzy tu mieszkają. Przychodzili wieczorem do mnie i wieczorem do mnie mówili, że sobie nie życzą, żeby ich ktoś nagrywał. Wiesz, o co chodzi?
Jak jest w tej chwili? Teraz jest okej, okay. Nikt nic nie mówi, nie? Może już się przyzwyczaili po prostu? Nie, że przyzwyczaili, tylko po prostu jak mówię opuść, to są osoby, które rozumieją i opuszczą. A jak osobie, której mówisz opuść, a osoba mówi tak, tak, zaraz, moment, no to jest chyba co innego, tak? Naprawdę duży miałem, nie mówiłem tego, ale naprawdę duże miałem problemy tutaj z tymi rzeczami przez niego. A tyle razy też mu mówiłem, mówię, ty jedziesz stąd, ja tu zostaję, ja tu śpię, ja tu żyję. Wiesz, narobił mi, naprawdę dużo mi przykrości tutaj narobił pomiędzy ludźmi, gdzie nawet o tym nie wspominałem i nie mówiłem, nie? Ale naprawdę bardzo dużo narobił mi problemów i nieprzyjemności. No ale Tomek, to już jest temat. Wiesz? Temat, który już ciebie tam nie dotyczy. No to ale nie, ma co tam ale się niech wie. Ale niech wie. A nie tak jak on tylko. Co miał przyjechać, to tylko było pierwsze, że Liwię mam przepraszać. No na mnie to już śmieszne było, to nie wiem, to jakiś. Oni mieli wstęp taki przyjazdu do Berlina do mnie. Za każdym razem, kiedy Jacek przyjeżdżał, to za każdym razem ja musiałem Liwię przepraszać, z którą nawet słowa nie zamieniłem i przez cały dzień czy dwa nie widziałem się z nią i nie gadałem. No wybacz, kolegi. Taka prawda. No nie wiem, nie wiem. Tomek, no, nie ma co się łamać, nie ma co się smucić. Nie ma. Idziemy do przodu, tak jak mówiłeś, dwa palce już masz za drzwiami. Dokładnie, dokładnie. I tym optymistycznym akcentem pożegnamy się z widzami. Tak, żegnam was serdecznie i pozdrawiam. Śledźcie kanał, naprawdę będzie warto, bo będzie pomału się rozkręcało. Także trzymajcie się do środy. Trzymaj się, Tomek, pozdrawiam. Cześć.